do obrad sesji. Zostały nam jeszcze do omówienia i wypowiedzi o projekty. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej generacja z dróg i zmiany w budżecie. Nie wiem, czy pani burmistrz łącznie będzie omawiała, czy wniosek o przełożenie. Dobrze. Tak, to proszę bardzo. Wyrażamy zgodę, że omawiamy pierwszy budżet, tak? Tak. Proszę. Szanowni Państwo, projekt budżetu omówiony szczegółowo przez panią skarbnik na komisji budżetowej. Ja chciałam powiedzieć, że po tej owocnej dyskusji, za którą bardzo dziękuję, zrobiłam analizę w szczególności uwag pani radnej Szarambara i pani radnej Maciuszek, bowiem rzeczywiście po mojej analizie przyznaję rację, są to jedyne panie radne, które w swoim osiedlu nie mają żadnego zadania takiego centralnego. Nie mówimy tu o pieniądzach osiedlowych, tylko mówimy tu o tym, że gmina w każdym sołectwie i w każdym osiedlu wykonuje jakieś zadanie na poziomie tym, można powiedzieć, ponad lokalnym, czyli ponad osiedlowym. W związku z tym będę zgłaszać dzisiaj korektę, małą korektę, na taką, na jaką dzisiaj nie stać jako burmistrza i będę prosić, aby w zadaniu, które chciałabym wprowadzić, czyli w zadaniu przebudowa drogi Kiris-Płodowskiej, zmniejszyć to pierwotne przeze mnie założenie ze 150 tysięcy do 120, bo to wystarczy całkowicie na wykonanie tego zadania i utworzyć nowe zadanie pod nazwą przebudowa drogi ulica Orkana w Radce Zdroju. To zadanie byłoby realizowane na osiedlu Orkana, byłoby to przebudowa drogi między blokami. Oczywiście po uzgodnieniu ze spółdzielnią mieszkaniową, zakładem gospodarki mieszkaniowej, bo tam mamy spółdzielnienie. Spółdzielni. I ja proponuję na ten moment, żeby na tym zadaniu zabezpieczyć 30 tysięcy, ale już informuję, że jeżeli przyjdzie korekta VAT-u, to będziemy mieli wzrost 50 tysięcy i też będę chciała, żeby to zadanie zasilać, bowiem to zadanie według mojej oceny będzie kosztowało około 150 tysięcy złotych i dołożę wszelkich starań, aby oszczędności z innych zadań były skierowane właśnie na to zadanie. Rzeczywiście wszystkie inne osiedla proszę sobie przeanalizować. Każdy z Państwa ma zadanie za 200, za 100, za 300, niektórzy za 2 miliony, a te dwie panie radne przecież to są jakby dwa osiedla, zostały pozbawione zadania. Więc chciałabym właśnie dzisiaj zgłosić Państwa o taką autokorektę. Ale ja nie mam żadnego zadania na Słonim. Na Słonim są realizowane zadania, jak zobaczymy do budżetu, już powiem, jakie są zadania na Słonim realizowane. To jest zadanie pana tutaj kolegi. I tak, ale panie też są razem, a mówimy konkursowo o Orkana. Prawda? Panowie też są ze Słonego i na Słonym są takie zadania. Kanalizacja zgody 150 tysięcy. Wodociąg, czyli hydrant Poniatowskiego 150 tysięcy. Ale jak się zlecia 200 tysięcy. To są zadania na Słonym. Tu mówimy o tym, że osiedle Orkana, z którego są dwie radne, tak jak i panowie was z dwóch, nie mają żadnego zadania. A zatem muszę zrobić autokorektę, bo byłabym niesprawiedliwa wobec tych mieszkańców tych osiedli. Państwo macie, tak jak mówię, 300 i 200 to jest 500 tysięcy. Macie Państwo już teraz zabezpieczone na osiedlu Słone. I z tą korektą będę się do Państwa zwracać, a teraz chciałabym omówić pokrótce, bowiem szczegółowo omówiła to pani skarbnik, projekt uchwały zmian w budżecie. Najważniejsza rzecz to taka, że dokonujemy zmiany planu dochodów o kwotę 842 477,98 zł i rozpisane to macie dokładnie w paragrafie pierwszym. Po tej zmianie, jeśli dokonamy zmiany planu dochodów, to te dochody będą się zamykać kwotą 57 954 016 groszy 82 groszy. 16 zł 82 groszy. Chcemy z panią skarbnik dokonać również zmian w wydatkach w budżecie gminy na łączną kwotę 2 115 660 zł 16 groszy. Znowu szczegółowo macie opisane to państwo dalej w ciągu paragrafu pierwszego, a plan wydatków po zmianach będzie wynosił 61 783 994 zł 96 groszy. W związku z tymi zmianami określonymi w ustępie pierwszym i drugim, deficyt budżetu gminy wyniesie 3 829 978 14 groszy i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek, wolnych środków oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
zwiększylibyśmy te przychody o kwotę 2 958 138,14 zł, bo zmiana wynosiłyby one 7 288 138,14 zł. Rozchody budżetu wynosiłyby 3 458 160 zł. Zmiany w planie przychodów obrazuje załącznik numer 3. Następnie zmienia się załącznik numer 4, 5, 6 i 7, a to są zmiany wynikające cały czas z tych samych propozycji i tak jak i załącznik numer 8. Natomiast w związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustalilibyśmy roczne limity zobowiązań z tytułu nowych kredytów, tak jak było bez zmian, 1 000 000, zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, to by była ta zmiana do 2 928 160 zł. I zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek 2 482 984 zł. Po dokonanych zmianach budżet by się przedstawiał następująco. Dochody 57 954 016,82 zł. Wydatki 61 783 994,96 zł. Wydatki majątkowe wynosiłyby 8 820 897 zł. Deficyt budżetu gminy 3 829 978,14 zł. Przychody już czytałam, rozchody już czytałam. No i później wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi i wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. I to jest tyle, co sentencja, ale myślę, że jeszcze zasygnalizujemy to, co jest najważniejsze, czyli w administracji zmniejszamy i zwiększamy o 11 tysięcy, to jest księgowanie po paragrafach. W oświacie zmniejszamy subwencję o 629 648 zł oraz i to w rozliczeniach różnych oraz w oświacie w oddziałach przedszkolnych o 121 758 zł. W przedszkolach mamy właściwie tylko korektę dotyczącą dochodów, które oni sobie nam zarobili, to jest 2 624 zł, nie jest istotne. Najważniejsze jest to, że została nam zmniejszona subwencja oświatowa, tak jak Państwo widzą, w różnych rozliczeniach o 630 tysięcy i w przedszkolach o 121, w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach o 93 660. To są takie najważniejsze zmiany. Jeśli chodzi zaś o wydatki, to zwracam się do Rady o wyrażenie zgody na to, żeby 150 tysięcy przeznaczyć na budowę hydrantu na ulicy Poniatowskiego, żeby 410 tysięcy przeznaczyć powiatowi na pomoc w odbudowie mostu, o którym już była mowa. Następnie, żeby zostawić pieniądze na administracji, te, które pozostały z pożyczki, czyli 211 144 zł, żeby mogła dokończyć remont ten towarzyszący termomodernizacji. Następnie, żeby zwiększyć na ochotniczych strażach pożarnych 600 tysięcy zł i tu 480 na dokończenie budowy remizy w części bojowej, 120 na zakup wyposażenia do samochodu. Od razu przeczytam, jakie roboty dodatkowe na tej remizie za te 480 tysięcy chciałabym wykonać. To te wydatki wynikają ze spotkań ze strażakami i z analizy, co ma być dokończone, aby część bojowa była uruchomiona w sposób niekolidujący, właściwie w sposób taki stuprocentowo do wykorzystania tej działalności bojowej. A nie mówimy tu w ogóle o robotach w części kulturalnej, bo te wykonałby przyszły operator. I tak, dostosowanie budynku do wymagań PEPOSZ, czyli system oddymiający, zakup agregatu prądu twórczego oraz instalacja systemu sygnalizacji PEPOSZ. To są przepisy, które weszły w trakcie realizacji remizy. Nie można było tego przewidzieć na etapie projektu, bo te przepisy zmieniły się 2 lata temu, a my już dłużej prowadzimy budowę. Na etapie pozwolenia na budowę nie było w ogóle mowy o takich wymaganiach i to dostosowanie będzie kosztować 146 040 zł 72 groszy. Utwardzenie całego placu po to, żeby zamknąć ten plac, żeby nie było takiego bałaganu jakiegoś, no, żeby można było korzystać ogrodzić budynek i wykostkować cały plac manewrowy przed budynkiem 278 664 zł.
Budowa oświetlenia zewnętrznego, na co zwracali uwagę strażacy po dewastacjach placu zabaw, bo to wtedy się dopiero ten problem ujawnił. Kosztowałoby to 44 tysiące złotych i system alarmowy budynku właśnie też związany z tymi dewastacjami na placu zabaw, czyli 7970 łącznie, 476 762 złote. Tyle prosiłabym, żeby wyraziła Rada zgodę. I kolejne zmiany ważne, wydaje mi się, to zwiększamy udział w środkach skierowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, ponieważ w zeszłym roku było większe wykonanie i musimy zwrócić te pieniądze do programu. To jest 41 892 zł. I tu od razu chciałabym zwrócić uwagę, że te pieniążki chciałabym przekierować na modernizację placów zabaw. Tak będę rozmawiać z panią przewodniczącą komisji, żeby te pieniążki były dokładnie na ten cel skierowane. W ramach właśnie zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży. No i później, proszę państwa, jeszcze na oczyszczanie miast i wsi 150 tysięcy złotych. Natomiast jeśli chodzi o te zadania drogowe, to ta zmiana, którą przygotowałam dzisiaj, polegałaby właśnie na tym, że w rozdziale 617, jak już macie państwo wydatki majątkowe, bo to w tym załączniku tego nie widać, tylko dopiero zobaczymy to w załączniku majątkowym. I mamy rozdział wydatki w załączniku majątkowym, tak, załącznik numer 7, mamy rozdział 600 z końcówką 17, drogi wewnętrzne, tak? I tam, proszę państwa, chciałabym utworzyć zadanie budowa, przebudowa drogi ulica Orkana, zapisać tam 30 tysięcy złotych, a w rozdziale 616, którym jest Kiri-Skłodowska, z tej proponowanej przeze mnie 150 zostawić 120. To jest załącznik numer 7, załącznik plan wydatków majątkowych. Tak, czyli proszę państwa, w załączniku 616 z kwoty 150, którą państwo macie, chciałabym zrobić autopoprawkę 120 tysięcy, a w rozdziale o 1 podparagraf dalej, czyli w rozdziale 617 dorobić zadanie 1.15, które nosiłoby nazwę przebudowa drogi ulica Orkana w Radce Zdroju z kwotą 30 tysięcy złotych. Czy to zadanie w tym roku będzie? Tak, wakacje. Pani radna chciała zwrócić uwagę, że najlepszy czas na roboty na osiedlu Orkanowy są wakacje, bo dużo ludzi troszkę wyjeżdża na, nie ma tego ruchu szkolnego, więc to jest najlepszy czas na wykonywanie tego. A tam teraz jest asfalt, czy tam tam jest drylinka, tam jest dramatycznie wybita drylinka, wysokie krawężniki, auta się rzeczywiście niszczą i to jest najpilniejsze zadanie na tym osiedlu. A to by była tylko tam w dół, czy tam w górę też, w obydwie strony? Tam drylinka w górę też jest marna droga, tam za mogło się dobra. Tam w górę do ich do hal. Ale to jest teren spółdzielni, to nie jest nasza działka. To, co teraz pan mówi, to jest prywatny teren spółdzielni i Małgosia. Czyli to za Małgosią w dół, prawda? Tak, tak. Tam, gdzie jest działka. Tam jest najgorsze. No. Tam, gdzie jest. Łączy się teren gminny. No tak, ale jest to droga komunikacyjna, tak całkowicie do dołu, nie? No ja myślę, że to już szczegóły dodamy. Myślę, że dogramy tu szczegóły ze spółdzielnią, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i z paniami, które są nad nimi na tym osiedlu. Jeśli są jakieś uwagi, pytania, to bardzo proszę. Pani burmistrz, dlaczego ten zestaw motorowy robi gmina, a nie zakłady wodociągowe i gdzie to jest? Że dla mieszkańców to wiadomo. Zakład wodociągu i kanalizacji przypomina, że w taryfie nie ma zadań inwestycyjnych, bo nie ma w taryfie zadań inwestycyjnych, to wykonuje tylko modernizację i remonty. Wszystkie nowe sieci my wykonujemy i potem przekazujemy ich abortem. Dlatego my to robimy. Czy to jest budowa tej hydroformii dla spółki wodnej, która jest na Słonę? Nie, oni mają swoje. My tą hydroformię robimy po to, żeby podać wodę na ulicę Zgody, od Bagateli w górę, aż do szkoły. To jest dla naszego. Tamten wodociąg to jest spółka wodna. My nawet nie możemy tej wody mieszać, absolutnie. To nie ma takiej możliwości. No właśnie, przy okazji, jeżeli byłyby te ulice, czy z tamtej spółki, stamtąd nie można byłoby wody brać, bo tam jest o wiele tańsza. Z tego co wiem, my płacimy za wodę z kanałem
ile? 15 zł prawie, prawda? To się no nie całe 15. Natomiast z tego co wiem, to mieszkańcy, którzy są do tej spółki wodnej podłączeni tam na Słonem, nie wiem, panowie ze Słonego pewnie lepiej będą wiedzieć, mogą bez ograniczeń korzystać z tej wody, o ile ona jest. A to nie płacą? Nie płacą. Chyba 120 zł na kwartał. Bo kompetentną osobą, żeby wypowiedzieć się, będzie na pewno tutaj zastępca burmistrza, bo pan się podłączył w tamtym roku, tak? Do jednej i do drugiej wody. No. Może prosimy o... 30 zł miesięcznie, no to jest... No to jest 90 zł na kwartał, prawda? Ja nie wiem, czy to jest, bo to do rozstrzygnięcia, to trzeba by zaprosić prezesa spółki Maciejowa. Natomiast ja rozmawiam z zakładami naszymi wodociągów, żeby nam do mycia sprzedawali wodę nieuzdatnioną do spożycia na słupie, surową wodę. Tak, no bo to jest logiczne. Ja rozmawiam, czekam na powrót pani prezes wraca we wtorek z urlopu. Już z kolorendem rozmawiałam na ten temat, że będziemy albo pozyskały wodę tą, którą na przykład będą sobie swoje czyścić urządzenia. No bo też tak jest, że oni muszą przepłukiwać co jakiś czas filtry, albo tą surową nie uznają. I czy jest szansa, że od przyszłego tygodnia zaczną być myte ulice? Tak. Bo nawet wczoraj, dzisiaj przy takiej pogodzie, za każdym autem na ulicy Kurzu. Tu mamy Kurzu. I to samo jest na chodnikach. Jestem w rozmowie z osobami sprzątającymi, bo przypominam, że na Radcu jest również firma starostwa, która sprząta chodniki starostwa, i to, a wczoraj była ekipa na ulicy Sądeckiej, to było około 10 młodych chłopaków. No i tam też się tłumany kurzu rzeczywiście unosiły. Ten piasek pozimowy musi być posprzątany i on nie może być nawadniany, bo on zrobi się jedna ciapa, jedno błoto. To musi być zebrane. Ale pani burmistrz, on jest na ulicy Orkana sprzątnięty generalnie. Ale ja już, ale to muszę zrozumieć. Ale proszę mi dać skończyć. Więc tak. Dzięki temu, że dostałam zielone światło na komisji, mam nadzieję, że dzisiaj się państwo z tego nie wycofacie, podejmujące decyzje. Firmy zaczęły sprzątać miasto, bo to musicie państwo widzieć. Będziemy chcieli pozimowo posprzątać wszystkie ulice w mieście, a następnie wymyć wszystkie te, które mają krawężniki, czyli asfalt jest zamknięty krawężnikami, bo to wtedy ma sens. Ta woda spływając między krawężnikami zbiera cały pył. Mamy już harmonogram i to absolutnie wystarczy te pieniądze, które byłyby zabezpieczone. Do świąt. Nawet by zostało, tak musimy do świąt się zamknąć. Natomiast już też pod państwa presją, a właściwie no tak można powiedzieć, że podeszłam chyba ambitnie do tego, bo troszkę państwo rzeczywiście jakby wprowadzili mnie w poczucie wstydu, że nie wiedziałam tego na komisji, może powinnam wiedzieć. No też jakby mam refleksję nad tym, co się dzieje. Rozpoznałam temat mycia w sezonie. Otóż proszę państwa, jeśli nie będą się nasze rabczańskie stawki różniły od tych innych, które są w Skawinie, w Wadowicach, w Zatorze, tam gdzie udało mi się dotrzeć do informacji, to podejmując decyzję, że będziemy na przykład myli ulice, te o których mówię, główne w centrum, czyli miałam tutaj na myśli Polną, Ditla, Norwida, Krótką, Cichą, nie bo ją całą wypłuczemy po prostu, mówiąc krótko, bo tak jest dziurawa, tak? No, to jest tak, no bo to jest logiczne, że tam gdzie są dziury, to nie ma co mieć, bo tylko trzeba asfalt robić. No i potem tu całe ścisłe centrum, Zakopiańska, Kościuszki oczywiście od góry na Banie, Słoneczna, no wszystkie te ulice. Gdyby myjdzie w takim cyklu, że w czwartek rano myjemy połowę ulic, w piątek rano połowę, bo to się musi odbywać rano przed ruchem samochodowym i przed weekendem, to godzina pracy takiego urządzenia kosztuje 120 zł, przyjmując ilość kilometrów, ilość godzin. Wydaje mi się, że to sprzątanie w miesiącach mogłoby się odbywać czerwiec, lipiec, sierpień i kosztowałoby to około 30 tysięcy złotych i to by już w budżecie jest, także to by zabezpieczyło. No, bo nie za dużo. No i o to nam chodziło. I cały czas będzie i tak to odrobiłam zadanie i tak to. A spółdzielnia ma taki, bo wczoraj widziałam chyba, że tam takie urządzenie jeździ, bo to jest do sprzątania w tych alejach. Tak. A to drugie drodze takie urządzenie. No nie powiedział, ponad 220 tysięcy. Ja bym na takie miała urządzenie i Zakład komunalny zwrócił się do nas z propozycją zakupienia dla nich za 80 tysięcy używanej myjki. Ale to, proszę państwa, będzie zależeć od tego zapytania cenowego, bo jeśli my
po no tej właśnie. Samej stawce dostaniemy od obcej firmy ze sprzętem, no to po co będziemy kupować za 80 no i jeszcze płacić za usługę? No oczywiście, nie. Kwestia do dogadania. Czy są jakieś uwagi, pytania? To od razu, to... Aha, to jest... Nie, to są te poprawki, tak? Głosujemy te poprawki. Nie, to jest mój autorski projekt. Ja go tak ja go w tej chwili prezentuję. Jak Państwo mają swoje uwagi, to rozumiem, że teraz będziemy Państwa mieli głosować. Jeśli można. Tak, proszę. My jako klub radnych cały czas stoimy na stanowisku od samego początku, żeby RAB nie zadłużać, bo to nie jest dobre wyjście z sytuacji. I proponujemy nasze poprawki tak, mianowicie następujące. W załączniku numer 3 do uchwały z pozycji w paragrafie 952 zmniejszyć kwotę o 1 400 zł z 1 611 w rozdziale 952. 952, bo pożyczka przeszła uchwałą, więc taka jest nasza propozycja, żeby zmniejszyć, żeby nie brać kolejnego kredytu w tym roku na 1 400 zł. I w związku z tym, w konsekwencji tego, proponujemy następujące wykreślenie z planu wydatków budżetu gminy Radomia, bo skądś to musimy wziąć, tak? Tak, oczywiście. Dział 600, rozdział 60016. Który załącznik jeszcze? Ja bym chciał w siódmym, tak? To będzie, no, to jest załącznik numer 2. Numer 2. Załącznik numer 2. 60.016. Tak. Kwotę 400 tysięcy na przebudowę drogi gminnej 364 do oczyszczalni ścieków w Radce Zdroju w tych kilometrach, które są podane. Czyli 410... 400. Bo tam było 150, 550 jest. Dlatego, że jest to zadanie jeszcze nierozstrzygnięte w konkursie, więc tu zabezpieczyliśmy tą kwotę jak gdyby na wyrost. Żeby zarytę zdjąć. Żeby zarytę zdjąć i dać po prostu wtedy, kiedy po prostu przejdzie ten wniosek. Dział 700. Tak, i wtedy. Ale ja chciałam wrócić od razu tłumaczyć, proszę Państwa, ja pożyczki nie uruchamiam dziś. Nawet mogę ją w grudniu uruchomić. To jest tylko wola na to, że kiedyś tamtą pożyczkę na to zadanie zaciągniemy. Wolałabym, żeby było, bo potem będzie problem, jak znowu się będziemy o to spierać. Ale oczywiście to jest Pana wniosek. Dalej słuchamy, bo jeszcze do 1 400 000. My byśmy dążyli do tego, żeby tego kredytu jednak nie było. Czyli nie robić zarytym drogi. Nie robić, tylko zdjąć teraz budżetu. Będzie wniosek, który ma... Pani Wolność tam tutaj tłumaczyła, że ma dopiero 34 miejsce, czekamy na przetargi. Tak. Wejdzie wniosek, może okazać się, że nie będzie, ale jeżeli wejdzie, to wtedy... Ale jak wejdzie, to z czego będziemy robić wtedy? Z czego? Te 400 weźmiemy. Ja myślę, że tak, że no, chociażby właśnie. Z oddanej pożyczki ze szpitala, gdzie wniosek... Pożyczka już jest tu w budżecie, więc tej nie może Pan mierzyć. Ona już jest w budżecie. Pani prezes zwróciła pożyczkę? Ma zwrócić i to 500 tysięcy ze zwrotu, bo tak jest zaplanowany na ten rok, jest już w budżecie, więc to nie będą dodatkowe środki. A gdzie to jest? Ma w przychodach. A w którym Pani? Proszę Pana, w przychodach, proszę zobaczyć w załączniku 3, przychody ze spłaty pożyczek 530. Macie tam Państwo to w budżecie. Już nie możecie nowych dołożyć, bo to już jest. To już jest. Także to... Ja rozumiem Pana uwagę, ona ma nawet swój sens. Powiedzmy, że za 3 miesiące dostaniemy decyzję, że mamy pieniądze. Tylko wtedy z czego weźmiemy te 410, jak nie macie, nie dajecie zgody na kredyt? To z czego? Wtedy będziemy się zastanawiać. A teraz No taka jest nasza propozycja. No oczywiście, czyli 400 tysięcy tutaj. Gdzie dalej? Bo jeszcze mi. Dział 754, rozdział 754-12. Tak. Kwotę 300 tysięcy z budowy domu strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalnym. Czyli chabówkę ściąć. Zostawić 180 tysięcy. Minus 300. A jeśli się znajdą pieniądze, to wtedy dołożyć, jeżeli nie przełożyć na przyszłość. A, czyli jeśli taka byłaby propozycja, to uściślimy, żeby nie kończyć remizy w tym roku, tylko przedłużyć ją na przyszły rok. Być może. Tak, dobrze. Z działu 750, rozdział 750-23. Tak.
kwotę 260 tysięcy złotych. To jest termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Radcy Zdroju. Mamy tam 600 tysięcy, żeby zamknąć się w przetargu, który został 348 tysięcy. Czyli 350, żeby zostawić. Uważamy, że jeżeli tak przetarg został rozstrzygnięty, to w tej kwocie ten przetarg powinien się odbyć. Czyli nie kończymy prac w urzędzie, zostawiamy rozgrzewany remont urzędu. Taką macie propozycję. Tak, no to mamy propozycję nie brać kredytu. Tak, nie, macie propozycję, no nie, żeby nie brać. Nie, jednak to się Pani Karola, moglibyście również rezygnować z zadań swoich. A właśnie, a ja mam propozycję kredytu, może Pan z 140. Pan Wójcia ma... Pani Wójcia, ale niech Pani dokończy, co Pan Wójcia ma. Niech Pani dokończy. No dobrze, to proszę przedstawić swoje propozycje do końca, a my swoje. Dobrze, prosimy. I z działu 921, rozdział 921.05, kwotę 440 tysięcy. Ale co, w którym załączniku Pan jest? Bo raz jest Pan w załączniku, drugi, raz siódmy. To w którym teraz Pan jest? To jest z ogólnego budżetu. Ale w którym załączniku Pan jest teraz? To jest ten sam załącznik, tylko nie z tej uchwały. Ale który załącznik? Budżetowy. To jest dotacja dla MOK, której tu nie ma. Dotacja dla MOK. Ten uchwałę ze zmian, bo tu mamy tylko wyrywkowy. No, tak. Czyli Pan chce, żebyśmy dodatkowy załącznik zrobili nowy, gdzie są dotacje. Pozycje, to też pozycja. W załączniku to będzie też Pan będzie. Ale w którym konkretnie, Panie Radny? Też pozycji, no też załącznik numer 2 byłby to. Panie Radny, załącznik numer 2 to jest plan dochodów. Przepraszam, załącznik numer 1 to jest plan dochodów, załącznik numer 2 to jest plan wydatków. W którym konkretnie załączniku? Ta w budżecie jest w załączniku numer 11. Czyli Pana wniosek jest taki, żeby stworzyć nowy załącznik, który będzie obrazował zmiany naszych jednostek podległych, tak. I w tym nowo utworzonym załączniku, które jednostki zabrać? Z kwoty 700 tysięcy zdjąć 440. Czyli z dotacji na MOK 700 tysięcy, tak. Zostawić 400. Tak? I które zadania w związku z tym w MOK-u? Trzeba zaprosić Panią dyrektor MOK-u, żeby zdecydować, które zadania 300 tysięcy. Bo Pani dyrektor MOK-u, Szanowni Radni, Pani dyrektor MOK-u dostała od nas projekt budżetu, nie złożyła wniosku o jego korektę, myśmy jej nie uprzedzili, że będziemy jej zabierać, więc ona ten budżet realizuje. Na pewno zawarła umowy, zobowiązania, więc przed taką zmianą należałoby zaprosić Panią dyrektor, które umowy jeszcze nie są zaangażowane i z których ona może zrezygnować, bo inaczej będziemy mieć dyscyplinę finansową. To jest możliwe, tylko po uprzedniej informacji od Pani dyrektor, które środki nie są jeszcze zaangażowane. Zmiany. Ale ja mówię, że formalnie jest to niemożliwe dzisiaj. Formalnie niemożliwe, bo być może dokonamy niezgodności z prawem. Jeśli Pani z MOK już zawarła umowy, no to ona nie może się z nich wycofać. I my przede wszystkim za wadliwy budżet. Od 2 lat przeznaczamy pieniądze 700 tysięcy na MOK, tak? Od 1,5 roku mamy. Od 1,5 roku działa nam kino, które przynosi zyski 1 000 000 złotych. Przychód mi dobrze, przychód. A zysku przynosi około 50 tysięcy. Tyle jest nadwyżki przychodów, znaczy dochodów nad wydatkami. Tak, 50 tysięcy. Tylko 50 tysięcy? No tak, no tak. To dobrze, że kino w ogóle nie dopłacamy, bo Szczawnica zamyka kino cały czas, To ja wracam, Wniosek formalny.
bo to w ogóle dyskusja na tej sesji się zaczyna. My dyskutujemy nad projektem uchwały, który jest tu na tym papierze i nad tymi załącznikami. Państwo nie wiem, nad czym mamy dyskutować, jak nie. No materiały, no to albo dyskutujemy i przegłosowujemy to, co mamy przedłożone i to, co żeśmy na komisji budżetowej, albo to w ogóle nie wiem, o czym my rozmawiamy dzisiaj. No bo to... O kredyt. Sesja. Proszę Państwa, szanujmy się to, co już powiedzieli. Mamy konkretną uchwałę z załącznikami. O tej uchwale powinniśmy dyskutować, rozmawiać, a nie wracać nie wiadomo do których załączników, których nawet większość nie ma. No nie tylko Państwo macie. No to znaczy, możemy tylko rozmawiać nie na załączniku. By Państwo wyrazili takie swoje stanowisko, rozumiem, że nie chcecie wziąć żadnego kredytu, żeby niektóre zadania z tego po prostu budżetu skreślić. No szkoda, że Państwo skreślacie zadania z innych komitetów. Ja nie wiem, co na to inni radni, więc przystępujemy do głosowania. No bo możemy tylko w ten sposób. Czy radni się zgadzają i czy wszyscy się zgadzają na takie posunięcie, żeby te zadania przez Państwa wskazane zostały po prostu wykreślone. I w związku z tym głosujemy nad całością. Chyba, że jeszcze ktoś chce głos przeciwny tutaj wyrazić, bo Państwa stanowisko jest znane. Chcecie, nie chcecie kredytu i wykreśliliście poszczególne inwestycje wskazane dokładnie, z którego paragrafu i tak dalej. Czy ktoś Czy ktoś z Państwa chce głos przeciwny? Ja chcę głos przeciwny. Zwracam uwagę Radzie i zwracam się do klubu Nasze Miasto. Oczywiście szanuję to, że Państwo po raz pierwszy przygotowali swój wniosek, za co bardzo dziękuję, bo wreszcie zaczyna być rozmowa merytoryczna. Tylko zwracam uwagę, że możecie Państwo dokonać korekty. Tej 400 tysięcy na zarytę jest to dopuszczalne, z urzędu 350 jest dopuszczalne, z ochotniczych straży jest dopuszczalne. Natomiast w tym momencie nie możecie Państwo ruszać dotacji MOK-u, bo nie wiem, czy nie zostały tam środki zaangażowane, więc jak chcecie dalej procedować swój pomysł, to proszę wskazać inne zadania inwestycyjne. Z tego paragrafu. To proszę pokazać inne, bo musimy te 1 400 000 uzbierać. No to trzeba żeby pokazać, się to... Które inwestycje ściągamy? No żeby się to razem trzymało, albo mniejszy kredyt wziąć, albo wskazać inne zadanie. Znaczy trzeba szukać innych zadań, bo jak mamy do ściągnięcia. Tak, ściągnęliśmy 400 z zarytego, to jest pierwsza propozycja, 300 z urzędu, 300 z ochotniczych straży, to mamy na razie 700, 1 100 000, to jeszcze gdzieś trzeba szukać 300 tysięcy. Które zadanie? Pani Burmistrza, ma Pani świadomość, że w tym roku zaciągniemy kredyt 5 400 000 zł? Ma Pani tego świadomość? Mam świadomość, Panie Radny. Ja może przeczytam, jaką ja mam świadomość. W roku 2014 mieliśmy zadłużenie 23 miliony, w następnym roku 21, potem 22 i teraz, gdyby zaciągnąć to, co ja proponuję, znowu będzie mieć 23 600. Mieliśmy już taką sytuację, świetnie sobie radziliśmy, robiliśmy bardzo duże zadania inwestycyjne, do oświaty dopłacaliśmy, dalej dzisiaj ja też nie mówię, żeby obcinać oświacie, opiece społecznej, absolutnie, nikt nie zostanie poszkodowany w wyniku moich propozycji. Dojdzie do takiej sytuacji, że braknie nam na wkład własny. Nie, na pewno nie. Nie ma takiej możliwości. A ja będę broniła swojej inwestycji na moim osiedlu, bo nie mam w budżecie innego zadania. I uważam, że te środki powinny być zabezpieczone, bo jeżeli przyjdzie taka dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, to ta droga będzie mogła być wykonana, a ona jest również nie tylko drogą do oczyszczalni, bo ona się tylko tak z nazwy nazywa, ale jest to droga do bardzo dużo budynków mieszkalnych. Dziękuję bardzo. Za głos przeciwny, proszę. Ja również zwracam się z ogromną prośbą do Rady o to, żeby poparły mój wniosek i dokończyć to zadanie, które było rozpoczęte już dobrych kilka lat temu i przeciągać przyczyn ani nie od nas uzależnionych, ani nie od gminy, tylko po prostu to są złożone przepisów. Bo no, w tym momencie wydaje mi się, że byłoby to więcej niegospodarne, żeby to przeciągać jeszcze dalej, dłużej. Niech by to już funkcjonowało, niech by to można było pracować, korzystać z tego. No i zakończyć raz na zawsze tą internację, żeby mogła było zacząć kolejną, następną, bo wiemy doskonale, że czeka
czekają inne inwestycje potężne. Zwracam się z panią prośbą o poparcie mojego wniosku. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z jakimś innym wnioskiem będzie prosił do wniosku? Pytanie, gdy proszę dużo pieniędzy zewnętrznych na tak. To wtedy możemy tak, albo te 400 tysięcy, które mamy w budżecie z tego kredytu, przeznaczyć na fragment tej drogi, albo możemy się całkowicie wycofać z tego zadania, zostawić u pani Ziutki stówę, no bo wszyscy już macie państwo coś tam, no to wypada wtedy, nie wiem, czy do kościoła zrobić drogę, bo potrzeb jest zaledwie mnóstwo, a wtedy tylko 300 ściągnąć, no bo uczciwie jest u pani Józefy jedno zadanie, chociaż was o tysięcy. To wszyscy macie takie zadanie. Dlaczego pytam? Pytam, żeby nie spadło potem na gminę, że tylko my z naszych dochodów, z naszego budżetu tę drogę nie będziemy robić. Droga nie da rady. To ja mam taką propozycję, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy na Adamczykówkę, na tą drogę, to wtedy do rozważenia przez Szanowną Radę. Co najmniej 100 tysięcy na zadaniu, tak jak i w sołectwach i w osiedlu, wtedy powinna za rytę dostać. A 300 wtedy można wycofać i zmniejszyć kredyt, bo ja tego kredytu nie będę uruchamiać wcześniej niż w listopadzie, bo mnie te środki na razie nie są potrzebne, dysponujemy innymi pieniędzmi. My kredyty mógłby być niższy, tak. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, zaczęty jest remont ocieplania budynku i to trzeba skończyć. I szkoda naszej dyskusji. Oczywiście, ja też poprę tutaj to żeby zakończyć zadanie po prostu też budynku, dlatego że może państwo nie, na pewno burmistrz i pracownicy wiedzą o tym lepiej. Ja też tutaj dużo w tym budynku przesiaduję i naprawdę jest tak, że w niektórych pokojach jest tak potwornie zimno, a w niektórych znowu za gorąco. Okna w naszym, na przykład u nas w Radzie, nie można było wysiedzieć w zimie w tym drugim pomieszczeniu, bo były takie szpary. I jaką my mamy wykładzielnię? To jest wstyd. Proszę pana, pan może mieć dobre jakieś inne luksusowe warunki. A my nam na przykład w Radzie mi nieraz wstyd, jak ktoś przychodzi, my mamy wykładzinę, która po prostu ma już 30 lat, tam nie ma nawet jak tego posprzątać, czy nawet z estetycznych, z jakichś higienicznych względów się powinno. I ja uważam, że naprawdę inne budynki użyteczności publicznej w gminach są naprawdę, jak to się mówi, odstawione na wysoki połysk, a u nas urząd wygląda fatalnie i pracownicy naprawdę w niedobrych warunkach pracują. I wreszcie, a rozdrabnianie się, bo i tak trzeba będzie to skończyć, jeżeli jest już ekipa, jeżeli jest brud. Proszę państwa, to się tak potwornie źle robi remont w czasie pracy. Przecież tu pracownicy pracują i mi się stale jeden przenosi dokumenty tu. My mamy cały czas tutaj pracowników w tym drugim pokoju, bo jak robią remont w jakimś pomieszczeniu, to wszyscy się tutaj znoszą. Sprzątaczki, to się cały czas dzieje przy funkcjonowaniu urzędu. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to jeszcze się ciągnęło w nieskończoność albo to odkładać. Raz jest bałagan, zróbmy to, żeby ten budynek przez 20 lat jakoś później nie trzeba było. Ja się zgadzam z tym, co pani mówi, że trzeba to zrobić, ale to trzeba ogłosić nowy przetarg. Tu mamy przetarg, a po co? Może inaczej mamy to zrobić. Oczywiście. Ale już był ogłoszony przetarg. Robimy na wszystko inne, robimy zapytanie o cenę. Na te tamposy, na te wykładziny robimy zapytanie o cenę. A państwo przeskładają jeszcze raz, no naprawdę ile w tym bałaganie, to już 3 miesiące trwa. Naprawdę, tu są śruby, tu są, jak jest problem na przykład z organizowaniem różnych zebrań. Była sala nieczynna, to do MOK-u się tam na zebrania. Pani Beata tutaj zarządza salą, to wie, jakie tutaj są po prostu trudności, żeby cokolwiek zorganizować. Bo nawet ci ludzie nie mają gdzie rozebrać. Ja mam pytanie, czy nie można, bo teraz weszły te dotacje na termomodernizację i tak dalej, czy nie można byłoby właśnie zakończyć ten przetarg i postarać się na przykład o tą dotację. Ale na co? Ja w ramach termo myśmy dostali już pieniądze. Pan chyba w ogóle nie wie, co to są działania termomodernizacyjne. Czyż remont podłogi to nie jest działanie termomodernizacyjne? Ja mówię o całym budynku urzędu. Ale myśmy już nie dostaliśmy pożyczkę. Już dostaliśmy. Proszę państwa, musimy przystąpić do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Znaczy te poprawki? No całość projektu uchwały. Mój głosuje. Tak, mój głosuje.
jest przeciw. A propos poprawki pana Hojdyły? Nie, to już nie. Proszę, głosujemy poprawki pana. Chciałam, że całość zagłosujemy bez sensu. Głosujemy, ja dalej idący jest projekt pani burmistrz, ale dobrze, proszę, głosujemy poprawki pana radnego Hajdyły. Kto jest za wprowadzenie tych poprawek? Trzy osoby, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To jeszcze raz, teraz głosujemy całość uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan został podjęty. Dziękuję. I kolejna uchwała, proszę państwa, PPS. Pozwolicie państwo, że nic się nie zmienia. Paragraf pierwszy w brzmieniu, jak wiecie, paragraf drugi też. To nie będę go omawiał, bo był szczegółowo omawiany na komisji dzisiejszej. Czy są jeszcze jakieś uwagi? To proszę, przystępujemy do głosowania, bo to się wiąże z budżetem. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Jedna osoba jest nieobecna. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa podjęte. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Teraz, jeżeli chodzi o następny punkt, to są pisma, które wpłynęły do Rady. Mam tutaj pismo od burmistrz w związku z tym, że na podstawie uchwały musi być co roku sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, systemu opieki zastępczej oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań. To jest szczegółowe pismo, można się z nim zapoznać dokładnie w Radzie. Tu jest wymienione, po prostu są ile, jakie są były koszty, jak ile pomocy udzielono, na przykład pieczą zastępczą, na pieczę zastępczą ośrodek wydał 29 598 zł na utrzymanie 6 dzieci. Dlatego takie przeczytam. 6 dzieci, tak? Przepraszam. Na ośrodek na placówki opiekuńczo-wychowawcze wydał kwotę 37 388 zł, przekazując odpłatnie na przykład na utrzymanie 11 dzieci. I teraz są po prostu, ile dzieci było objęte w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, płacono na tutaj ogółem kwotę 30 900 zł. I po prostu takie wszystkie dane szczegółowe, to można sobie to przeanalizować do wglądu w Biurze Rady, to się będzie chciało. Jeżeli radni wiedzą, że to jeszcze wymaga jakiegoś omówienia na Komisji Oświaty, to... Ale bardzo czytelnie, z tabelkami, to jest wszystko. Musiał się ośrodek też rozliczyć. Teraz następny punkt to są zapytania i wnioski radnych. Czy są zapytania, wnioski na piśmie jakieś? Proszę pana na piśmie? Tak, na piśmie. Składam pierwszy wniosek. W imieniu do pani burmistrz. W imieniu mieszkańców ulicy Kasprowicza składam podobnie wniosek o poprawę fatalnego stanu nawierzchni drogi głównej Kasprowicza. Obecny stan drogi jest na tyle fatalny, że uniemożliwia bezpieczne poruszanie się po tym odcinku drogi bez narażenia się na utratę zdrowia, jak również na uszkodzenie pojazdów. W okresie opadów deszczu poruszanie się tą drogą pieszo bez zamoczenia pogubia jest niemożliwe. W związku z tak fatalnym stanem drogi po raz kolejny wnioskuję w trybie pilnym o remont tej drogi. Króciutko odpowiem. W ramach posiadanych środków na remont bieżący zostaną załatane dziury, natomiast kompleksowa przebudowa tej drogi, a taki jest pana wniosek od pierwszej sesji, jest na razie niemożliwy z powodu braku środków. Jak państwo zaproponujecie, skąd wziąć pieniądze i albo z których zadań zrezygnować, żeby zrobić to zadanie, to bardzo chętnie przystąpię do jego realizacji. Ja tu dostałem odpowiedź 12 grudnia, że w odpowiedzi na mój wniosek też o remont tej drogi, że Kasprowicza będzie powyższy plac zostanie zlecone w ramach otrzymania po wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych. Tak, no i mam, na mieście. Tak, mam w tym momencie. Tutaj mam pismo z 12 dokładnie grudnia, a tu już pani mówi, że... To będzie, proszę pana, na bieżąco sprzątamy, zamiatamy i łatamy dziury.
Natomiast ta ulica, o której pan mówi, czyli i to, jest, to się nazywa bieżący remont. Natomiast pan cały czas wnioskuje o to, żeby tą drogę doprowadzić do standardu dzisiejszych dróg. I na to potrzeba pieniędzy. Na razie na to zadanie mamy w budżecie 30 tysięcy i będzie z tego zrobiona dokumentacja. Ale skąd weźmiemy pieniądze na przebudowę całej drogi, ja na razie nie wiem, ale państwo macie swoje również przemyślenia. Jeżeli wskażecie państwo, z których innych inwestycji zrezygnować, bo to jest pilniejsze, to ja chętnie przystąpię do realizacji. Tylko ja tu wnioskuję o poprawę na ten stan. No to wiem, to jest, poprawa nie zrobiona, proszę pana. Na bieżąco... coś zrobić, bo... te ubytki są naprawdę ponad parę centymetrów. I ubytki są na bieżąco realizowane. No nie są na bieżąco, bo ja już na przykład z zeszłego roku i te ubytki są cały czas. To jak to jest? Proszę pana, na bieżąco są realizowane ubytki. Tam, gdzie są zmonitorowane, wyjeżdża ekipa. Kiedy był monitoring dla Kasprowicza? Codziennie. Codziennie pracownicy jeżdżą i sprawdzają, albo dzwonią mieszkańcy nawet wie. Proszę pana, nie trzeba schodzić, bo mamy telefon. Inspektor stwierdza, że jest wszystko. Ale to nie tylko dziury są na Kasprowicza. Ale ja walczę teraz o swoją Kasprowiczę. Proszę pana, nie ma pieniędzy na kompleksową przebudowę. Jak państwo wskażecie mi, z których inwestycji zrezygnować, to przebudujemy. Proszę to usłuchać ze zrozumieniem. O poprawę fatalnego stanu na wierzchu. Kiedy był inspektor? Pani mówi, codziennie pracownicy lustrują te radki. I tam, gdzie są dziury zagrażające bezpieczeństwu, są napisane podejmowane interwencje. I stwierdził ten inspektor, że one nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa. Taki sam fatalny stan drogi jak u pana jest na ulicy. Pani, ale ja ty się zgadza, cicha. Proszę, proszę mi odpowiedzieć. Wszystkie ucznia Poniatowskiego, Nowy Świat. Czy słyszy pani, o co ja pytam? Proszę mi odpowiedzieć, czy ten pan inspektor stwierdził, że te ubytki są bezpieczne? Pan inspektor stwierdza cały czas, że trzeba jeszcze przebudować kilka kilometrów dróg pracy. Tylko państwo jako rada musicie się zgodzić na to, że albo wziąć kredyt, albo wskazać zadania, które nie będą realizowane. W porządku. Mieszkańcy to słyszą. Kolejne zapytanie. I słyszą również, że państwo tak. Macie żądania, ale nie zgadzacie się na kredyt, ani nie ściągacie zadań ze swojego osiedla. Proszę nie odwracać teraz. To też mieszkańcy słyszą. Ale taka jest prawda. To też mieszkańcy słyszą. Ale proszę o spokój, tylko proszę przeczytać na zapytanie. W imieniu mieszkańców osiedla Sądecka zwracam się z zapytaniem. Kiedy zaczną się prace remontowe nawierzchni drogowej na wysokości bloku 33H? Jaki jest przewidywany okres trwania remontu? Czy planowana jest zmiana organizacji ruchu na osiedlu Sądecka? Czy w czasie trwania remontu przewiduje się całkowite zamknięcie tego odcinka na cały ten okres? W związku z tym, że tam jest droga jednokierunkowa, mieszkańcy się pytają, od kiedy ma się tam nastawić i ewentualnie znać to sprzedawcze, żeby postawić, że jest zmiana organizacji ruchu zgodnie z przepisami. Na zadaniu mamy 100 tysięcy złotych, jak dobrze pamiętam, więc w ramach posiadanych środków zrobimy zapytanie o cenę i chcemy zrobić odcinek od wjazdu do domu sióstr zakonnych. W zakresie oczywiście drogi. Nie wiem, czy starczy pieniążków na pobocza, no to wyjdzie z zapytania o cenę. Jak tylko będziemy znać cenę, myślę, że robota będzie wykonana w maju. Remont potrwa około 3 tygodni. Dobrze. I tutaj jeszcze zapytanie. W związku ze złożoną deklaracją przez burmistrza na ostatniej sesji, zwracam się z pytaniem, czy wydział inwestycje przygotował, czy wydział inwestycji przygotował wykaz dróg, które są do zrobienia w trybie pilnym wraz z płotami przymierzonymi przez inspektora nadzoru? Tak, i ten wykaz reprezentował na komisji budżetowej szczegółowo. Łącznie wszystkie zadania pilne mają wartość 9 milionów złotych. Zapoznałam radnych komisji budżetowej z potrzebami. Wniosek kolejny. W imieniu mieszkańców składam wniosek w sprawie obniżenia krawężnika w obrębie przejścia dla pieszych na ulicy Kasprowicza. Jest to odcinek przed przejazdem kolejowym od strony ulicy Jana Pawła. Z jednej strony tam mamy krawężnik podniesiony, z drugiej jest mamy tam rodzice z wózkami, którzy się tam poruszają, mają utrudnienia, jest ten krawężnik dość wysoki. I kolejny wniosek. W imieniu mieszkańców ulicy Detmajera składam wniosek w sprawie poprawy nawierzchni drogowej na tej całej długości. Zły stan nawierzchni powoduje utrudnienia
bezpiecznym poruszaniu się oraz przyczynia się do uszkodzeń poruszających się tam pojazdów. No, odpowiedź taka jak nakaz prowincza. Chciałam zwrócić uwagę radnego, też prosiłabym, żeby pan się jakby przyjrzał temu problemowi. Na ulicy Detmajera pilnie trzeba dobudować kolektor kanalizacji sanitarnej oraz burzowej powyżej płyt, bowiem pojawiły się nowe budynki i jest niebezpieczeństwo, że te nowe budynki niepodłączone do kanalizacji zaleją ten dróg, który już jest skanalizowany i zwodociągowany. Więc dobrze by było też, żeby pan radny rozpoznał ten temat, żeby była zgoda ludzi na przejście tego kolektora i chęć włączenia się nowych obiektów do kanalizacji. Panie burmistrzu, jestem zapoznany, bo tu już pani już wcześniej na jednej z komisji poruszała ten temat, także też ten temat nie jest... Chyba jest ważniejszy nawet niż ta poprawa, bo rzeczywiście... Wszystko jest ważne. Ja dobrze wnioski... Tylko wszystko ważne, tylko państwo nie zgadzają się na kredyt. Ani na ściąganie zadań ze swoich osiedli. Bo to jest jeszcze bardzo istotne. Na budżet państwa chętnie ściągają, a na swoich nie bardzo. Nie wiem, jak panią zmusić do jakiegoś działania. Opozycja ile pani pozyskała środków? To wszystko czasu. Wszystko, wszystko. A pan? Ale no, ja jestem podażem tego miasta. Ale chwileczkę, może ja przypomnę coś, bo tu był taki zarzut swego czasu do tego, że żadnych tutaj środków się nie pozyskuje. Ja napisałam do pana radnego Hajdyły właśnie takie pismo i nie otrzymałam odpowiedzi. Właśnie, żeby pan, bo pan mówił, że zna programy, w których można pozyskać środki i poprosiłam, żeby pan wskazał. I do tej pory ja miałam, także prosiłam pana o uzupełnienie tego programu. Całkiem inaczej to było sformułowane. Całkiem inaczej, bo ja mam to pismo. Może na przyszłej sesji przedstawimy, jak się pozyskuje środki. Tutaj pan, to prosimy, tak? To prosimy, bardzo prosimy. Bo ja na pewno, ponieważ ja jestem chwileczkę jeszcze wyjaśniam. Nie było to w protokole, było, ale proszę pana, ja nie pytałam jak się gdzie indziej, tylko ponieważ pan pozyskał. Trzeba fachowców pozyskać po prostu. Chwileczkę, ponieważ pan tutaj na sesji powiedział, że Rabka nie pozyskuje środków, a pan wie, że są takie programy, w których można pozyskać środki bez udziału własnego gminy, bo tak to jest zapisane, proszę to sprawdzić w protokole, ja dokładnie powtórzyłam pana zdanie i wystosowałam pismo, bo może burmistrz, może pracownicy są nie wiedzą i do tej pory pan nie odpisał na to pismo, więc proszę odpisać, bardzo chętnie przyszłymy na z tego skorzystała, może rzeczywiście pracownicy nie wiedzą. No dlatego bym prosiła o uzupełnienie, jeszcze raz się zwracam. Pani przewodzi o ochronę powietrza, o ochronę... Ale nawet o ochronę powietrza, ale pan mi nie odpisał. Pan mi nie odpisał, nie wskazał pan. No, pani przewodnicząca, cały czas mamy do czynienia z zarzutami pani burmistrz, że na niczym się nie znamy, nic nie wiemy, ale to ja nie dotrzeć, no to że, jak my ale możemy... Ale pan mnie zrozumiał, ja się udowodnicie, że się znacie, udowodnicie, że się znacie, w końcu zaczniecie pracować. Pani burmistrz, ja nie wchodzę w polemikę między panem a panią burmistrz, tylko skierowane było to do radnych, do rady. Ja nie wchodzę pana polemnika z panem burmistrzem, bo pana nie interesuje. Ponieważ pan zadeklarował, że zna pan takie programy, więc chcielibyśmy się z nimi zapoznać. I na tym kończę. Przechodzimy do następnej. Czy jeszcze są jakieś wnioski? Ale mam wnioski w imieniu takich poprawy nadleśników, nie zadanie wszystkich ubytków na osiedli Różynek oraz nie wszystkich głównych roszczeń Bożnych ulic. Mieszkańcy proszą o doznakowanie skrzyżowania przy ulicy Wilówka i Rynek, poprawa chodnika na ulicy Dzielińskiego, chodnik jest tak wyboity, że ciężko przy innych miejscach Krokielkowskich spowodowane jest to ciągłymi pracami zakładów podatkowych na długości chodnika na ulicy Dzielińskiego. Ze strony na małą widoczność proszę o zamontowanie lustra na bocznej ulicy Dzielińskiego, to znaczy zapytam, także na ulicę, aby poprawić możliwość gminie samochodów na zakręcie. Proszę o dokończenie linii oświetleniowej łączącej ulicę Wilówkę z ulicą Garcalską. Pracuje tam w grób przed latami. Jest dosyć zbawiony bezpiecznie, jakby sprawę się robić.
Mieszkańcy są zaniepokojeni wypływającą wodą ze starego siedliska na ulicy Kienickiego, ponieważ woda spływa w swoją cywilówkę, a ukształtowanie terenu prowadzi do rzeki Raby. Jeszcze mam dwa pytania. W imieniu mieszkańców zwracam się. Kiedy będą poprawione linie na jezdni malowane przejścia dla pieszych po zimie? Na jakim etapie jest projektowanie wodociągów na ulicy Gilówka oraz na ulicy Bocznej Kilińskiego? Kiedy zostanie wykonana planowana inwestycja na osiedlu Rynek na rok budżetowy 2017? Kiedy zostaną wysprzątane i wymyty jawy rynku pracy w Zdroju? Na jakim etapie jest projektowany wodociąg na ulicy Bystrej? Co zmieniło się od zeszłego roku i zostały wykorzystane środki, które były zabezpieczone w budżecie na 2016 rok? Kiedy zostaną odróżnione klatki ściekowe i potrawa i samochodzie? Odpowiedź będzie na piśmie, ale też jedną mam odpowiedź. Kiedy Państwo radni zabezpieczą środki w budżecie? Czyli już uzyskaliśmy odpowiedź. No zgodnie z kompetencjami, proszę Państwa. Ja nie mogę wykonywać niczego, co wykracza poza budżet. Proszę. W imieniu Klubu Rady Nasze Miasto proszę Panią Burmistrz o udostępnienie szczegółowego harmonogramu sprzątania wszystkich osiedli, z wyszczególnieniem wszystkich ulic na danych osiedlach. Proszę podać datę wykonania usługi na każdym osiedlu, a w przypadku niekorzystnych warunków o podanie terminu zapasowego. Wnioskuję o podanie terminów sprzątania do publicznej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Jednocześnie proszę o podanie, kto jest odpowiedzialny za sprzątanie pozimowe ze strony Urzędu Miejskiego oraz dlaczego nie został ogłoszony przetarg na sprzątanie pozimowe. Drugi głos. W imieniu Klubu Radnych oraz w związku z zapytaniami Zarządu Osiedla Nowy Świat wnioskuję o wskazanie, w jakim terminie zostaną wykonane zadania do realizacji w ramach środków budżetowych będących do dyspozycji Osiedla Nowy Świat na rok 2017. To jest umieszczenie ławek na każdej z ulic osiedla, wykonanie tablicy ogłoszeń na ulicy Polnej, wykonanie dekoracji świątecznej na całej ulicy Nowy Świat, wykonanie doświetlenia na ulicy Leśnej Bocznej, oznakowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat Cicha. Proszę o wskazanie terminu dla każdych z tych zadań. Jednocześnie wnioskuję o jak najszybsze uzupełnienie obiektów na ulicy Nowy Świat. I ostatnie zapytanie. W związku z wydaniem folderu 10 lat rozwoju gminy Radka-Zdrój w imieniu Klubu Radnych Nasze Miasto zwracam się z zapytaniem, jaki był koszt folderu, jaki był nakład folderu i ile kosztował koszt kolportażu przez Pocztę Polską. Czy są jeszcze jakieś? Tak, ja mam jeszcze kilka wniosków i zapytań do Pani Burmistrz. Jednym z przeprowadzonych ostatnio z Panią wywiadów przez portal internetowy stwierdziła Pani, iż jesteśmy jedną z niewielu gmin, które posiadają własną stoczownię odpadów. Chciałbym uzyskać odpowiedź na... Segregatornie surowców wtórnych. Ale wiadomo, o co chodzi. Dobrze. Jeżeli Pan cytuje moje słowa oczywiście. Jak Pan mówi sam od siebie, to... Mogłabym Pani nie przerywać? To proszę cytować poprawnie, co ja mówię. Jeżeli wypowiem się, to wtedy... Taka kultura przynajmniej. Panie radny, kultura wymaga również tego, że jak Pan cytuje, to trzeba cytować moje słowa, a nie własne. Chciałbym uzyskać odpowiedzi na następujące pytania. Czy sortownia aktualnie działa? Czy przy wyborze firmy do odbioru śmieci jednym z dodatkowych argumentów przy negocjacji ceny było posiadanie własnej sortowni? Czy my, mieszkańcy, z niej korzystamy? Ilu pracowników jest tam zatrudnionych? Czy sortownia przynosi zysk? To tyle razy na ten temat. Oczywiście, że odpowiemy na piśmie, ale polecam rozmowę z firmą, której użyczyliśmy sortownię, czyli zakładami komunalnymi. Tam czyli nie ma Pan wiedzy na ten temat, tak? Ja mam wiedzę i dostanie Pan odpowiedź na piśmie, ale mówię do Pana, że adresatem tych pytań są zakłady komunalne. Czyli zakłady komunalne teraz mają segregatornie, tak? Jak zawsze. Zawsze miały i mają w dalszym ciągu segregatorni surowców wtórnych. Od początku jej istnienia, operatorem tej segregatorni są zakłady komunalne. Na przykład PSZOK tam jest, proszę Pana, ja korzystam. Jak wersalkę wyrzuciłam, to zawiozłam tam właśnie. Jak meble wymieniałam w domu, to też tam zawiozłam. Jak telewizor stary, też tam zawiozłam. Tak, wszyscy korzystają mieszkańcy, oczywiście. Zgodnie z regulaminem. Zgodnie z regulaminem. Mam
zakłady tam przodu. Które sami się zgłosiły. Który rada właśnie miejska uchwaliła. Szkoda, że zakłady komunalne nie wygrały przetargu. A jaki pan ma na to? Przyjrzę temu przetargowi, bo to jest tym ale pan nam mówi tak, jak myśmy mieli mieć raz wpływ i pod stołem, że zakłady komunalne. Co pan głośno mówi? Może jest śmieszna rzecz, że powiedziałem. Na pewno w tym momencie jest śmieszna. Bo pan podważa jakoś funkcjonowanie komisji przetargowej. Dlaczego zakłady komunalne nie dostały przez in-house? Bo nie chciały, bo powiedziały, że nie są w stanie, nie mając swojego wysypiska, zrobić to poniżej kosztów oferty, którą złożył AIM. A niech pan sobie sprawdźcie tam. Wszystkie pytania z zakładów komunalnych. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Kosztowało około 6 milionów złotych, tak? Wracam się do klubu Nasze Miasto. Segregatornia surowców, których to jest jeden promil działalności odpadów. To jeden promil, a reszta 99,9 to są odpady, które jadą na wysypisko. Jak to Państwo zrozumiecie, to może ta rozmowa będzie wtedy bardziej taka konstruktywna. Państwo nie możecie się skupiać na segregatorni, bo ona ma tylko co do istoty rozsegregować żółty kubeł. Natomiast głównym problemem naszym jest odbiór odpadów od mieszkańców i zawiezienie ich na wysypisko, którego nie posiadamy i posiadać nie możemy. Bo ustawa zabrania nam posiadać. Nie będziemy go mieć nigdy. Jesteśmy świadomi. No. Dobrze. Może dalej, bo ja odbieram pierwszy. No, proszę. Pierwsze zapytanie. Drugie zapytanie. W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi wycinki drzew przy Alei Tysiąclecia zwracam się z zapytaniem. Co było powodem wycinki tych drzew? W jakiej ilości sztuk oraz metrów sześciennych wycięto tych drzew? Jakie będzie przeznaczenie pociętego drewna? Od razu odpowiadam. Wycinka dotyczyła kwestii porządkowych i bezpieczeństwa. Drewno jest składowane na miejscu i rozdawane najbiedniejszym wskazanym przez opiekę społeczną. A na piśmie też mam dostanie rzeczy. Ale nie poczeka, jest odpowiedź. Ale nie. Musi być. Pani przewodnicząca, no musi być. W związku z ubiegłorocznym remontem ulicy Orkana, w wyniku którego zdjęta została zabytkowa granitowa czerwona kostka, zwracam się z zapytaniem. Gdzie została zeskładowana wyżej wymieniona kostka oraz w jakiej ilości? Czy została ona zabezpieczona i zinwentaryzowana? Tak, oczywiście. Każda kosteczka jest odwieziona na składowisko i można próbować ją odczyścić z asfaltu i wykorzystać. Zachęcam. Polecam. Może osiedle słone wykorzysta. Polecam zrobić inwentaryzację kostki. Polecam, ja też. Przecież na ten temat już można je zabrać. Naprawdę osiedle słone, jak pan tylko wie, kto to podejmie się tego, dysponujemy, można w każdej ilości zabrać. Jeszcze żebym ułożył odpowiednio. Żeby tu nas użyło. Weźmiemy to. Ile to będzie kosztowało? Taki koszt. Następne zapytanie. W imieniu mieszkańców Miśkowcówka zwracam się pytanie, kiedy zostanie dokończona przebudowa drogi do tego osiedla. Złożenie przez panią deklaracji na spotkaniu Komitetu Osiedlowego Słone ujęła pani to zadanie jako pilne do wykonania. Odpowiadam, kiedy będzie zabezpieczona w budżecie. Szybciutko szukam załączniku 7, czy jest Miśkowcówka. W siódemce mamy Aleję Tysiąclecia, Krętą, Traczykówkę, Kasprowicz. Nie ma Miśkowcówki. No to nie będzie. Dopóki Rada nie zabezpieczy pieniędzy, nie będzie. Następne zapytanie mam również. W imieniu mieszkańców Alei Tysiąclecia zwracam się z zapytaniem, kiedy rozpocznie się modernizacja tej ulicy i kiedy nastąpi zwiększenie środków z 200 tysięcy już zabezpieczonych w budżecie gminy na 500, na 500, ale w momencie, które to środki pani zadeklarowała, że będą. W imieniu mieszkańców osiedla. Ale sam ci właśnie jest. Proszę? Pytań, nie, no bo się pani się uśmiecha, to ja też się uśmiecham, nie będę płakał, jak pani się śmieje. To ma dzisiaj takiej sytuacji. To nie. Ostatni już wnioseczek, pani burmistrz. W imieniu mieszkańców osiedla Dowila zwracam się z prośbą o pilną interwencję.
sprawie naprawy tej drogi poprzez wykonanie odwodnienia oraz jej utwardzenia załączeniem pismo od mieszkańców. Tam próbowano w tamtym roku coś zrobić, założono jedną rurkę. Koparka pracowała przez półtorej godziny do dwóch i koszt tej inwestycji, tej naprawy to 3,5 tysiąca złotych. No muszę powiedzieć dość poważnie, bez żartów, że bardzo dużo dróg do pól i dojazdowych do pól zostało po tej zimie dramatycznie zniszczonych. Tam, gdzie się da, podejmujemy interwencje poprzez właśnie pracę koparki, z powrotem wyczyszczenie tego naniesionego materiału na swoje miejsce. O drodze, o której Pan mówi, rzeczywiście jest sytuacja bardzo trudna, tam trzeba projektować po prostu odwodnienie. Będę miała przygotowany taki projekt, ale kanalizacja burzowa na tamtym rejonie będzie kosztować około 200 tysięcy złotych. Nie wiem, jeśli znajdą się te pieniądze w budżecie, potwierdzam, że trzeba to szybko zrobić. A jak Państwo nie chcecie brać kredytu, no to zdaje się, że to nie będzie. No, to niestety mi to odradza, że... Proszę Pan Radny Rachać najpierw. Tak jak w imieniu mieszkańców. Może tak będę mówił, bo w imieniu mieszkańców mówię. Kiedy rozpocznie się remont ulicy Polnej i Rubnika, która była tam przed wiekiem w zeszłym roku? Piszące to pytanie, że jest stan naprawdę fatalny i jeszcze się pogorszy po zimie. Drugą rzecz to wniosek taki, żeby przystąpić do błyskawicznego naprawienia dziur. Szczególnie ulica Nowy Świata, tu już vis-a-vis urzędu jest jedna taka dziura, że jak my jeździmy codziennie, to znamy, ale ci, co nie znają, to tam jest tyle braku asfaltu. To jest 30 metrów od urzędu i nie wiem, trzeba czymś zalać, no naprawdę ktoś tam kiedyś krzywdę zrobi. Jeszcze taki wniosek, że po prostu wystąpić pisemnie do właściciela działki, na której był dawny rabel, żeby posprzątał tą działkę, bo to jest kupa gruzu, rozwleczone wszystko, jak to wygląda w centrum zdrowiska. Dzieci chodzą z gimnazjum, z liceum, wszyscy to oglądamy. No to naprawdę jest wstyd dla nas, że ten właściciel, nie wiem, co zaczął jakieś roboty, rozsypał cały ten gruz po całej działce, ściął drzewa i jeden po prostu już nie powiem co. No nie chcę cytować, co tam jest. Można to nazwać w cudzysłowie sajdą. Do końca tego roku ma termin. No, ale my jesteśmy uzdrowiskiem zarządzanym i myślę, że od władz trzeba tego oczekiwać. Na koniec. Chciałem serdecznie podziękować za posprzątanie chodnika na odcinku parafii Świętej Teresy do ulicy Poglogowej i prosić o dołączenie. Michał, to było rękami Michała. No ja wiem, że Michał, no bo jakby inna firma weszła, to tego by tak pięknie nie zrobiło. I jeszcze dokończenie tego chodnika mam do Gordu, bo tam też chodzą ci kulacjuszy, żeby jak będzie miał moce przerobić. No a jakbyśmy sami wyszli. Panie Januszu, ja już mówiłem. Ja już przed swoim domem miesiącem posprzątałem. Ja już nie posprzątałem. Dajmy przykład mieszkańców. Przecież nie mamy pieniędzy, no to przynajmniej w jakiś sposób. Ale na niektórych wszystkich nie sprzątasz. Proszę? Na krakowskiej nie sprzątasz. Wszyscy mieszkańcy nie na części posprzątasz. Tylko wie Pani, moja ulica ma 4 km. Tak trzeba. Nie. Proszę Pana, wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają w tej ulicy, gdyby zechcieli posprzątać przed swoją posesją głowy czystą. Ale nie możemy tego zażądać. Muszę odpowiedzieć na Pana Stefana pytania, bo nie są na piśmie, ale mam refleksję taką, ponieważ wszyscy Państwo pytacie o to samo, to może na sesję kwietniową Wydział Inwestycji przygotuje harmonogram zadań do realizacji. I to po prostu dostaniecie wszyscy Państwo odpowiedź, kiedy oczywiście z marginesem plus minus tydzień, dwa. Nie wiadomo, czy to jest do wakacji, czy po wakacji. Tak, taki harmonogram oczywiście, że Państwo przekażę. Ale sprzątanie to też dostaniecie. Proszę Pani, jeszcze ktoś ja do Pani Burmistrz. Pani Burmistrz, jak wiele to jest sprawa, żeby ludziom tam na te osiedle w lesie to mijankę zrobić, bo tam mówię, ktoś uruchomienia. Wystąpiłam do... dwa tematy mam u Pana na osiedlu. Wystąpiłam do właścicieli tych działek podchodnich wydzielonych i czekam na odpowiedź. Jak również wystąpiłam do dwóch właścicieli działek, czy zgodzą się sprzedać mi ten teren pod mijankę. Czekam na odpowiedź. Pisma poszły. I druga sprawa, w okolicach wędrarni jest, brakuje kosza. Druga stoi na tego kosza, nie ma go. Dobrze. A ludzie tam przyzwyczajeni, że ma do śmieci. Dziękuję. Po kolei, pan Czyszczak. Ja w sprawie przystanku na piątkówce, kiedy ja też wspominałem,
mieszkańcy cały czas chcą, żeby im tam robić wiatry, wchodzili te żołzaki przez gminę, a powiat, że to zrobić. Będziemy mieć zebranie Rady Sołeckiej w niedzielę, to ja proponuję, jakbyśmy uściślili, gdzie to ma być. Ja ustalę, kto jest właścicielem, wystąpimy o wykup, bo czy zdoła się zrobić wiatę, nie wiem, ale na paragrafie wykupu terenów mamy pieniążki, moglibyśmy dokonać wykupu. Właścicielem jest Marcin Słońc. A, czyli już wiadomo kto. No to tylko pismo, na Radzie Sołeckiej ustalimy zakres, szczegóły i wystąpię Wam w imieniu sołectwa. Bo będziemy się widzieć na zebraniu sołeckim. Tak? Jest przystanek bez wiatru. Dobrze, pan Kukarski już nie rozwodził się tylko konkretne wnioski, bo naprawdę. Uważam, że powinno się jakiś kredyt wziąć, bo na przykład cztery lampy mamy do zainstalowania już od 5 lat, o to walczę i tu datę sobie poprawiłem, październik 2016, teraz uaktualniłem sobie to. Cztery lampy i jeżeli powiat postawi z tych 100 tysięcy, 50 tysięcy, żeby te kawałeczki chodnika zrobić, pod którym wykonano remont kanału, i zapada się ta droga i ewentualnie z kredytu to proszę zrobić, jeżeli będzie taka możliwość. Bardzo bym prosił, tu jest na piśmie. Mhm. Będzie na piśmie wniosek, tak? To też odniesiemy się do piśmie. W imieniu mieszkańców ulicy Radzą chciałem zapytać, czy będzie możliwe w tym roku wykonanie projektu kanalizacji na ulicy Radzkiej, bo tam Polski Kurator, ten projekt przynajmniej proszę na tak, projekt tak, na projektach są pieniądze, tak. Tak. I jeszcze, jak już jestem tutaj Radzki, to jak będzie chodziło o załatanie dziur, żeby to, ten most właśnie z ulicy Poniatowskiego na ulicę Radzki załatać, bo tam jest dziura na dziurze. Nie, tam przy domu się to zrobię, zrezować na wierzchnię, bo jest bo tam się nie da załatać. Co roku takie same i... To ja zaproponuję wykonawcy. Tak samo chcemy zrobić na odcinku Nowy Świat tu na dół. Tak. Też nie chcemy już łatać tych dziur, nie, tylko wystąpiliśmy do właścicieli, czy nie można by zrobić poszerzenia. Tak. Chcemy to zedrzeć i poszerzyć i tak właśnie taką nakładkę zrobić. Jak już jesteśmy tam w tamtej okolicy, to jeszcze kiedy wrócą te ławki tam na swoje miejsce i ta tablica ogłoszeń koło szkoły? No myślę, że niebawem, bo tam Wydział Inwestycji ma ławki. Będzie przystępował do montażu ławek, bo to nie tylko tam, ale w całej Radzie i tablica. Jeszcze, myślę, że to powinno być jeszcze w kwietniu zrobione. Jeszcze dwa takie na temat tej ławki ogólne. O uzupełnienie oświetlenia, które zostało zniszczone, bo tu pan burmistrz wspominał, że sprawca się znalazł, prawda? Tak. To koszty będą pokryte, to... Już napisałam na policję o przekazanie informacji o ubezpieczycielu samochodu, bo samochód był ubezpieczony, miał policję OC. I będziemy odbudowywać te lampy, tylko musimy mieć pierwsze zgłoszenie do tego ubezpieczyciela. Czekamy na odpowiedź z policji. Natychmiast jak zgłosimy roszczenie wobec ubezpieczyciela, przystępujemy do montażu tych lamp. I jeszcze też na terenie Radki w kilku miejscach brakuje podszyw po prostu. Tutaj też na ulicy Kościuszki to zniszczył, sprawca jest wiadomo, kto ją to zniszczył parę miesięcy temu i też to pasowało, żeby to uzupełnić. I tak samo jak już jesteśmy przy tych koszach, to w parku tak samo brakuje podszyw i te ławki w parku są już takie niektóre, że po zimowie jakieś malowanie by się Spółdzielnia 9 Sił przewiduje remont ławek w tym zakresie posiadanych środków. Przewiduje w tym roku. I skalniak i ławki mają być odnowione. No i jeszcze te, które ogólnie tak, wszyscy o te załatanie dziur na ulicy Tysiąclecia, na ulicy Gorczańskiej, na tym łączniku między Gorczańską a Tysiąclecia i na tym łączniku między Gorczańską a Wójtowiczową. Proszę Państwa, łatanie dziur odbędzie się od przyszłego tygodnia, startujemy, co się uda do świąt, no i końcówka po świętach. No bo wiadomo, że jeszcze trochę dziur też wyskoczy, proszę Państwa. No to jest taka rzecz wyskoczyć. Panie. Jeszcze jedno miałem ostatnie pytanie. Jeszcze tutaj dzisiaj wynikło w związku z tym budżetem, bo Pani mówiła, że coś tam o modernizacji placu zabaw. Już powiem. Co to miałoby być? Jest wniosek organa osiedla o to, inne wnioski komitetów osiedlowych, w ramach oczywiście posiadanych pieniędzy przez komitet, były skierowane na inwestycje. Jedyny komitet osiedlowy organa podjął uchwałę, że te 32 tysiące złotych mamy przekazać na 37 pieniędzy, przepraszam, na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. No nie mogę dać pieniędzy na zagospodarowanie czasu wolnego, no więc jeżeli byłaby zgoda komitetu, no to wymaga rozmowy z komitetem, czy będą sobie zmieniać uchwałę, to można by było z pieniędzy, które posiadamy, wyremontować ta suma 7. To na oświetleniu. Na oświetleniu macie 50 tysięcy. Tak, ale ja już mówię o tym konkretnym placu zabaw, prawda? No bo pani Elżbieto, żebym dobrze była zrozumiana.
Osiedle Orkana jako jedno jedyne właściwie nie przeznaczyło pieniędzy na inwestycje typu właśnie lampa, droga, tylko na czas wolny dzieci i młodzieży. Nie da rady tak tego zapłacić. Więc ja będę proponować komitetowi, żeby się zgodził, żeby w ramach tego zagospodarowania wolnego czasu dać pieniądze na plac zabaw, bo to realnie ma związek. Jak się nie zgodzą, to te pieniążki pójdą na jakiś inny cel wskazany przez komitet. No to już tak, nie ma zebrania zarządu. No. Jeszcze wracając do tych mostów, przypominając sobie, jeszcze wracając do tych mostów, te mosty niektóre wapce, to że trochę farby by nam pasowało pomalować, bo są w tragicznym stanie. Będziemy robić. Zrobić taką lustrację, bo wariatki są bardziej zdrewniane w niektórych miejscach. Nie mamy w tym roku bardzo dużo osób skierowanych na prace interwencyjne w wyniku wyroków sądów. Jeśli tylko wszyscy się zgłoszą, no a zgłaszają się, bo jednak wolą popracować niż płacić te kwoty grzywien, to tymi ludźmi też możemy takie prace zrobić. To będzie Majka. Zacznę od drogi Zakopianki. Od strony naprawy, jak się wjeżdża, jest już oznakowany Laplastrój. Jest tam przystanek autobusowy, busowy. Jest bardzo, bardzo dużo śmieci. To tak ale po prostu na Zakopiance w stronę Rabki. A to jest nasz teren? Ja nie wiem, ale właśnie, ale jest Rabka Zdrój. Ale może być teren naprawdę. Ale to oczywiście na tym razie się tym zajmiemy. Jak nie wiem, to ktoś posprząta, nie? To nie jest w naszej gminie, ale jak ustalimy, gdzie to jest, to poproszę tamtego wójta i też podejmę interwencję. Klasy będą malowane, prawda? To, o których mówiłam, o przedszkolach, oczywiście. Na ile lat mieliśmy gwarancję na wywodzinę na placu zabaw? Na dużym placu zabaw? Na 3. Na 3, że na 10. Nie, nie. Trzeba, ale wypalamy to wszystko i do wleczki. W miejscu było do wleczki, ale gdy jest boiska, to w ogóle jest cała ta wykładzina popękana. Oprócz tego, że w jadalniach są dziury. I bardzo zaniepokoił mnie wygląd kortów. Te linie, które tam były wbudowane chyba, one są na takiej wysokości nad nawierzchnią. Wyglądają tak jak po prostu tory. Nie było niczego takiego dobrze zbudowanego. Jak tory tramwajowe. Szarabarski jest konsultantem. Spółdzielnia 9 sił. Ja myślę, że on sobie poradzi. Tak. To wyglądało tak. Proszę o wykładzinę. Tak, oczywiście. Przegląd wykładziny. Gdyby były jakieś stare ławki, nawet takie bez oparcia, ja nie jestem do tego przekonana, ale jedna z mieszkanek prosiła mnie o jedną, dwie ławki wzdłuż ścieżki od przedszkola do Chopina, gdzieś tam jak chodzą na zakupy, żeby postawić. Panie Elżbieto, jest, jest jeszcze postulat mieszkańców Roztoki, ale jest jeszcze postulat mieszkańców Roztoki, żeby dać dwie ławki, bo jak ktoś mieszka na samym dole Roztoki, tam są trzy rodziny i idzie w stronę miasta, to też by sobie przysiadł. Też ma taki wniosek. No, ale wcześniej były inne wnioski. A czy ławki w ogóle będą realizowane? Na Nowym Świecie. Na Nowym Świecie będą realizowane. Na równym terenie będą ławki. Ludzie idą starsi do góry i chcą odpocząć. I tak patrząc na ten budżet mam taką refleksję, co my zrobimy, jeżeli wejdzie inne zadanie z tych zadań, o których mówił dyrektor Baniczek na posiedzeniu komisji. Kwota, którą on przytaczał na te wszystkie mosty, kanały, drogi, chodniki, obwodnienia i tak dalej, to jest ponad 10 milionów. To chyba na lata. Tak sobie to... Tak, tak. Ma Pani rację. Ja zadałam to pytanie panu Baniczkowi. O niektórych zadaniach mówił w tym roku, no most Policzanka to jest już powiedzmy w trakcie. Dokładaliśmy 410, ale jak z lidem most nad Zawiance, czy chodnik w Policach, pewne rzeczy w tym roku, a oni planują, bo chyba nie na dziesięciolecie.
Ja zadałam to pytanie pani radna panu dyrektorowi w tym kontekście, czy na te duże zadania będzie pozyskiwał środki zewnętrzne. No bo ile on zdąży pozyskać, to my mamy tyle mniej udziału. Wydaje mi się, że po rozmowach z panem dyrektorem, nawet jestem pewna, że jedyne realne zadanie, które zrobią bez wspierania zewnętrznego, to jest chodnik w Policach, jako poprawa bezpieczeństwa. A inne wszystkie muszą mieć wsparcie, bo oni nie udźwigną tego budżetu. No przecież tam głosa policzące 2 600 000. My dajemy 410, powiat 410, tak. A 1 800 000 to są środki pozyskane. Ale wojewoda mówił, że będą teraz tam. No. A jeśli byłyby te inne zadania, no to, to wtedy też musi być udział własny. Własny. No i niestety bez kredytów. Tak, nie ruszymy. Dobrze. To ja proszę, żeby się przyjrzeć, bo przy wjeździe na Traczykówkę, tam po tego mostu, burza przed mostem, ktoś, nie wiem, to, nie wiem czy to jest prywatna działka, czy to jest tego Sergiego, takie płyty, jakieś gruzy, tam takie wysypisko się zrobiło. I właśnie już mieszkańcy mówią, co to w ogóle jest. Płyty jakieś, nie wiem, ściągnięte z jakiejś drogi, ale myśmy nic takiego, że gmina nie robiła, może ktoś prywatnie. Tylko no to pasku nie wiem, no nie wiem, co to. Jeśli tam są tutaj, że wpadnie niebezpieczne, to trzymanie wezwanie do usunięcia. No właśnie w paru miejscach, bo też tam nie wiem, czy będzie wywóz gruzu w tym roku. Wielogabaryty. Ma być jednorazowy wielogabaryt. No bo też tam koło sklepu na przykład ktoś robił remont, bo tam już nie zlikwidowano sklep na Traczykówce, też to teraz sobie mieszkanie robi, też takie składowiska właśnie gruzu leżą na w sumie drodze gminy teraz. Żeby się. No właśnie, żeby strasznie. Ale jak to Straż Miejska pojedzie? To proszę, bo to jest droga, bo to jest droga gminna. I to już leży tak kilka miesięcy, no pasuje to wygląda, żeby się tym uczniowie. No poproszę Straż Miejską o zrustrowanie wszystkich takich głównych ciągów, no właśnie, gdzie nie leży gruz. No właśnie. No. Tu są jeszcze jakieś rzeczy. Ja boczno, żeby to pocieszyć jej wody. Tak. Którego połatanie dziur. I będzie łatana też, tak jak tu wszystkich. Podpane są, to nie lubię tam koło tego mur zabytkowego. Nie wiem, jaki to jest sens odbudować ten mur zabytkowy tam w tamtym miejscu. No właśnie. Ale to proszę Państwa, mieliście dyrektora pani Szabarzyna. Ale... Co to za odbudować mur, jak mam więcej, tam jest potrzebny. No takie są przepisy. Takie są przepisy. Nie ma żadnego zabytku. To będzie lepsza ta droga, normalnie tam taki mają jakiś przepis jednośnego niż drugi od naszego rynku. Koszt to się przy jadłosiku na placu, co tam, nie kto to będzie drzawił, GS będzie drzawił, tam ściągnęli w zimie śnieg. Wczoraj razem sprawą taka tam chyba jedną resztę teraz palet tam wszystkiego, nie wiem, to, tam może. Czyli do Biesku wrócicie, żeby posprzątać. No to co Stefan mówił o nieruchomościach. Firma Technobud wynajęła od IGS. Techbud. Nie wiem, muszę porozmawiać z panem prezes. Takiej prawy starej, taka chyba jest wyzgarniana pojadę na skoparką tego. Jeszcze jedno pierwsze. Zapomniałam, bo na Policzance jest przy przystanku autobusowym jest kładka na Krzywoniu. I ta kładka rzeczywiście już jest taka zdezolowana. Tam coś się barierka załamała, żeby to się przyjrzeć temu. Wprawdzie ta kładka to podobno jest niczyja, jak się okazuje, bo to już tam, ale no, ludzie chodzą na przystanek. Tam koło przystanku na Krzywoniu, do Traczykówki. Tak, tak, jest malutka kładka dla pieszych. To mieszkanie jest w Warszawie, że nie ma remontu. Ja jeszcze mam jedno pytanie na koniec, pani burmistrz, a mam z Zakopiańska Boża, tam gdzie jest do tych domów czasowy dojazd, bo tam ta sprawa była w takim
Odbudowuje to ubezpieczyciel. Bo na razie to jest tak tylko przysypane. No ale to tam już mieszkańcy dogadują się i my też pilnujemy tego, bo cały czas jest rozstrzygnięta sprawa, czy osuwisko dalej będzie ruchome, czy się zatrzymało. To jest PINK-u, jakby to jest kompetencja PINK-u, ale firma bardzo solidnie przystąpiła do odbudowy. Natychmiast jak tylko się zmienił właściciel i trafiło to do firmy Krokus od pani Bocianowskiej, natychmiast zostały podjęte interwencje. Co mówię? Miało lecieć, no co? W takim razie zamykam.